Hej, siemaneczko wam wszystkim, witam was w ten piękny popołudniowy dzień. Mamy piątek, rozpoczynamy weekend i nagrywamy kolejny odcineczek z Sherlocka Holmesa The Devil's Daughter. Okej, dobra. Przeszukaliśmy sobie klub, znajdujemy się teraz na Baker Street i musimy przeanalizować dowody, które udało nam się tam zebrać. Tak więc podejdźmy sobie do stoliczka. Sprawdź, przeanalizuj fotografię. Jak widać, ktoś tutaj dorobił tą część fotografii. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Została zamalowana. Okej, musimy jakoś to wydobyć, ale jak? Może tym? Let's gently remove the paint with a soft cloth. O, ktoś się pojawia, czyli ktoś tam jednak był. Jakiś gościu. Aha, there's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. No. Watson spojrzał na zdjęcie, zobaczył, że gościu ma spuchnięte oko i od razu wiedział, że jest na coś chory. Czemu wszyscy lekarze tacy nie są? A nie, trzeba chodzić od lekarza do lekarza. Jeden odsyła do drugiego, drugi do trzeciego i tak nikt nie wie, o co chodzi. Dobra. Jeden człowiek został usunięty z tej fotografii ekspedycji do Gwatemali. No dobra, udamy się z powrotem do klubu. Porozmawiamy sobie z Charlesem. Zobaczymy, co będzie miał nam do powiedzenia. Co to za zebranie? To jest ten Irlandczyk? Tak mi się wydaje, coś tutaj szuka. Ale mało nas to interesuje. My szukamy tego gościa. On chyba tam jest. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Osoby na fotografii. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, oh, must have been 10 years ago. Ach, tak. Dowiedz się więcej o Bernardzie Marleyu. Fakty o przestępstwie. Zacharias Greystock został zabity z kierunku piedestału, gdzie stał posąg. Sir Charles widział, jak posąg biegnie już po dokonaniu zabójstwa. Ekspedycja. Zacharias Greystock był członkiem ekspedycji, która odkryła świątynię Majów Quiche.
Klątwa Takuna Umane jest prawdziwa i jej celem są członkowie ekspedycji. Klątwa nie istnieje, to po prostu ludzka interpretacja wydarzeń. Klątwa jest prawdziwa, klątwa nie istnieje. Którą opcję wybrać? Okej, klątwa jest prawdziwa. Klątwa jest prawdziwa. Nie, na pewno to jeszcze nie jest koniec. Tak sobie wyjdziemy, więc... Nie będziemy kończyć jeszcze tej sprawy. Ale porozmawiamy sobie z tym łebkiem, który tam stoi i oglądał ten posąg. Szkoda, że nie ma skakania. Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Bernard Marley, dyrektor odlewni. Grub Street, London. Okej, okay, zaraz się tam udamy. Posąg Takuna Umana został zbudowany 10 lat temu przez pana Bernarda Marleya. Jeden człowiek został usunięty z tej fotografii ekspedycji. Dowiedz więcej. Okej, okay, dobra. Udamy się na Grub Street. Ciekawe, czemu nie chciał z nami tam porozmawiać, tylko musimy się udać do jego biura. Szukamy numeru 8. Keaton Street. Ci tutaj się chyba kłócą, ale w ogóle nie ruszają ustami. Ho, ho! Proszę nie bić starszego pana. Ten w ogóle jak zamiata. Gumbled Row. Ten coś naprawia, ten siedzi. Excuse me, where is Grub Street? I'm not entirely sure, but I think it's the street going up the hill, not far from here. Dzięki, ziomuś. Ten tutaj wiersze recytuje. Kolejny gościu zalany w trupa. A ten jaką ma zmiotkę. Wygląda jak krzywik do malowania ścian. Okej, dobra. Myślę, że musimy iść tędy. No i mamy. Grub Street. Grub Street. Numer 1, numer 2. 4. Zobaczcie gościa! Ten dzwon jest większy od jego głowy. Okej, to chyba to miejsce. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Jest ten gościu? Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. To the door near the female statue in the corner of the workshop. Dzięki. A drawing of Takuna Umane. Mamy budzik. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Ale w ogóle zobaczcie, w jakiej pozycji ta dłoń jest ułożona.
Nie powiem, do czego właściciel jej używa. Mam nadzieję, że nie do tego, o czym myślę. Myślicie, że można się tym oparzyć? Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. Pytam się, czy jest szef. Nie mam czasu na pogaduki. Obok posągu, tu jest posąg, więc tu jest wejście. Apparently, Marley has built multiple statues of Takumi Ma. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here? Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Reassuring. Zacharias. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekum Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekum Uman's emanation. We could all feel it. Albeit disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias's death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. Przepowiednia. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that he could stop the curse by studying the calendar. What insanity. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Your relationship with Charles Yellingham is... not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. What's your opinion on Takum Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Nie mam nic wspólnego ze zniknięciem posągu Takuma Umana. Fotografia z klubu, klucz do drzwi klubu, tworzenie posągu, pozwolenie na przeszukanie, kalendarz Majów. Okej, wybierzmy tworzenie posągu. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tekun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman? Nobody. Coś mi się wydaje, że on ściemnia. Brudny kołnierz, niedbały. O, fuj. Okulary potrzebne do pracy przy szczegółach. Krótkowzroczny. Wydaje mi się, że potrzebne do pracy przy szczegółach. W końcu buduję posągi.
Rana na palcu, skomplikowana praca, pracuje z użyciem ostrych przedmiotów. Myślę, że skomplikowana praca. Okej, dobra, sprawdźmy. Bernard Marley nie ma jeszcze 45 lat, jest dyrektorem odlewni i członkiem klubu archeologicznego. Jest niedbały, zapewne mieszka sam. Bernard to człowiek przesądny, na co wskazują liczne amulety, które nosi. Z całą pewnością spędza mnóstwo czasu siedząc w swoim biurze, gdzie pracuje używając oleju mechanicznego i ostrych przedmiotów. Jego praca wymaga koncentracji i potrzebuje specjalnych okularów do pracy nad szczegółami. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Goście chyba ma jakąś paranoję na temat tego Tekun Uman. Sir Charles i Bernard Marley zeznali, że członkowie ekspedycji nie byli w stanie wejść do świątyni Takuna Umana. Okej, dobra. Nie możemy nic wybrać. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj troszkę. A furnace for melting metal. There were two large boxes. Sorry, I'm too busy to chat. No to nie. Myślę, że coś tu... Wow. Myślałem, że to jakiś dinozaur. To jest kuń. Bez głowy. Tam jest chyba wyjście, ale ja chcę się tu jeszcze rozejrzeć. Tu nic nie ma. No dobra, to chyba wszystko. Chyba nic więcej tutaj nie znajdziemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. Wrócimy się na Baker Street. Jakie my dowody zebraliśmy? W sumie to żadne. My analysis table. It's useful for my work. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It's useful for my work. Wydaje mi się, że czegoś tam jeszcze nie znalazłem. I do hope that bone has no connection to Watson's medical practice. Nie, nie chcę się przebierać. Mam takie dziwne wrażenie, że czegoś tam nie wziąłem, albo nie przeszukałem dokładnie. Okej, dobra. Cofnijmy się jeszcze raz na chwilę na Grub Street. Z
coś nie daje mi spokoju tamta skrzynia, gdzie była ta ręka i ten zegar. Nie da się iść gdzieś tutaj na skróty. Szliśmy tędy. Dobrze idę? Dobrze. To jest ten gość z dzwonkiem. Jeszcze raz przyjrzyjmy się temu zegarowi. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. No niby nic tutaj więcej nie ma. Oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not. Nie, no, nic więcej tutaj nie ma. Tutaj coś widać. Something large and heavy was dragged here. Apparently, Marley has built fresh scratches. Two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takunuman's statue. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. No, i teraz mamy tutaj wszystko, co mieliśmy zrobić. Trzy pudła zawierające części posągu Takuna Umana były przechowywane w odlewni Marleya, a dwa z nich przeniesiono do biura Marleya. Włam się do biura Marleya w nocy w towarzystwie Watsona. Okej, dobra, udamy się na Baker Street. Będziemy musieli poprosić Watsona o pomoc. Coś czuję, że będziemy musieli przebrać się w strój złodzieja, włamywacza. Co może być śmieszne. Znaczy, do końca nie jestem pewny. No ale chyba nikt by nie chciał, żeby Sherlock został rozpoznany. Nie ma to jak fajeczka w samochodzie, w taksóweczce. Caitlin's at Miss Alice's playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Czyli jednak nasza przeszywana córka nie posuwała... Po... Nie posuwała! Nie posłuchała nas! I poszła do panny Alice grać na pianinie, ale mamy jej list, tak więc zobaczymy, co się znajduje w środku. I can't help myself. I must open this letter. Może dowiemy się coś o naszej sąsiadeczce. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. I need to turn...
Mhm. I need to open it with something sharp. Muszę go otworzyć czymś ostrym. Mamy tutaj nóż. Alice, a więc w końcu to zrobiłaś. Przeprowadziłaś się i osiedliłaś obok niego. Jesteś odważna. On cię zafascynuje, ale uważaj na niego, tak czy siak. Piszę, by przekazać ci, że znalazłem statek twojego ojca. Jest mocno uszkodzony, ale nadal na wodzie. Możesz go wykorzystać, jeśli zechcesz. Trzeba ci wiedzieć, że twój ojciec był dla mnie jak brat. Jeśli mogę ci jakoś pomóc, daj mi proszę znać. Jakkolwiek niezależnie od ryzyka. Czy ona planowała się przeprowadzić i żeby mieszkać obok Sherlocka? Nie wiem. Miss Alice planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. Ale co ona od nas chce? Let's reseal it, as if it was never open. I need something to apply the glue. That's it. Don't stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. To jest nasza szansa. Zawołamy ją. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frighten me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice! Come back in! I can do it! See? You're wonderful! I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Czyli ona wie, że my nie jesteśmy jej ojcem. Kim ona w ogóle jest? Skąd ona to wie? Co ona ukrywa? Łam się do biura Marleya w nocy w towarzystwie Watsona. Dobra, przebierzemy się za bandytę. Dla niepoznaki. Strój bandyty. Zmienimy też swój wizerunek. Oh yeah. Jakby dać mu jeszcze kot kreskowy z tyłu głowy, to by wyglądał jak Hitman. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Przebrałem się za bandytę, żeby się włamać do budynku, a tymczasem muszę się przebrać z powrotem za lekarza. Doktor. Okej, może być łysy. Ja też jestem łysy, więc. Holmes, we have to go to the hospital. No to idziemy do szpitala. Ja
też jestem łysy, więc w jakiś sposób utożsamiam się z Holmesem. Może nie jestem tak mądry jak on, ale co tam. Dzień dobry. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Dzięki. Mam nadzieję, że koleś jest w jakiejś izolacji. Ja nie chciałbym się zarazić żadną chorobą tropikalną. Od strony okna. Gdzie jest okno? Tu? Tu jest ten gość. Mr. Byron? More doctors? Please, I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Czerwone ślady na szyi, pętany łańcuchem ślady choroby. Czemu nie mogę przesuwać? A, mogę. Ło, nie ma ręki. Czerwone ślady na nadgarstkach, pętane łańcuchem, ślady choroby. Myślę, że ślady choroby. Choć nie jestem do końca pewny, ale dobra, ślady choroby. Nieprecyzyjny portret postaci. Albeit ma około 45 lat, jest archeologiem i byłym członkiem klubu archeologicznego. Pozostali członkowie uznali go za zmarłego podczas ekspedycji do Ameryki Południowej, zachorował, czego znakiem jest jego oko. Albeit stracił rękę wiele lat temu w nieznanych okolicznościach. Jest uzależniony od narkotyków i regularnie odwiedza palarnię opium, niedaleko tłoczonego targowiska. Jego ciało nosi ślady choroby. We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What? What expedition? You're wrong. I've never left London. Nigdy nie wyjeżdżałem z Londynu. Klucz do drzwi klubu, pozwolenie na przeszukanie, kalendarz mają, fotografia z klubu, podest. Okej, weźmy fotografię z klubu. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down! I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. Dziwny gościu. What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Dziwny gościu, który ma paranoję na temat tej klątwy. Kolejny zresztą. This address is almost invisible. Szpital chorób tropikalnych do pana Byrona. Adres coś tam, street. Panie Byron, dr Brandt potwierdza, iż pana wizyta będzie mieć miejsce 25 listopada. Proszę postarać się przyjść wcześniej rano. He recently purchased Chinese tobacco. Ja myślałem, że to mydło. Our man passed by a circus. Oh, you're still here. Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him.
Zapach kadzidła i opium mówi nam, że Albaid był niedawno w palarni opium. Tłuszcz i znaki wilgoci na jego butach wskazują na brudne ulice i zatłoczony rynek. Niedawno zakupił chiński tytoń. Reklama cyrku z jego kieszeni mówi nam, że pan Albaid przechodził nieopodal niekompletny tekst na kopercie. Zlokalizuj na mapie dom Albaida i złóż mu wizytę. Okej, dobra. Wracamy się na Baker Street. Mam nadzieję, że uda nam się zlokalizować to miejsce. I się tam udamy po prostu. Wypadałoby się znowu przebrać. Przecież nie będziemy chodzić w stroju doktora. Po ulicach. Mu żyły wychodzą na tym czole. Okej, zanim zlokalizujemy, przebierzemy się, żebyśmy wyglądali jak człowiek, czyli jak Sherlock. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Czyli cyrk i tytoń. Cztery miejsca, które znajdują się obok siebie. To. Aha, tu mam podpowiedź. Cyrk, tytoń, jakiś ludzik, posąg i faja wodna. Now we need to find a street name ending in OOK. OOK Street. Yes. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Did you find Albeit's house on the map? Pewnie, że znalazłem. Zobaczymy, co koleś ma do ukrycia. A na pewno coś ma do ukrycia. Skoro wszystkich zapewniał, że umarł, on żyje i ma się źle. Ale coś ukrywa. Jestem tego pewien. Jestem przekonany. Nie, nie będziemy wychodzić. Help! Do you hear that? Quick, we have to open this door. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. No, ale mamy przecież lock. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Szybko, szybko, coś musimy wykryć. Do you hear that? Quick, we have to open this. Oh yeah, siekiera motyka. Szybko, bo go zabiją. No, please help! Please help! Help!
Okej, udało nam się. Wow! Co tu się dzieje? If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attack. Nie! To wszystko działo się tak szybko, że nie zauważyłem. Okej, teraz muszę być bardziej ostrożny. This table could serve as cover. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Czy ja muszę gdzieś strzelić i kogoś zabić? Wow! To nie tak miało być. Watson, cover me! Gość się do nas strzela strzałami. Come on, come on! Padnij w nad tobą! Wow! De! Pomyliły mi się literki. Zamiast D wcisnąłem F, ale dobra, teraz wiem. Przypomina mi się... jak ta gra się nazywała? Nie pamiętam teraz. Watson, come here. He's behind the screen. Whoa! Coś tam rozpylił. Znajdź dom Arbeita ukończono. Zobaczmy, czy on tam jest. Nie ma. Our assailant escaped using this rope. Zdolności fizyczne. Zacharek Zresztą został zabity włóczem rzuconą przez kogoś o wielkiej cenności. Wydaje mi się, że to był ten gościu, który ukradł ten posąg. Napastnik z domu Albeita uciekł przez małe okno w dachu. Tak, czyli to i to. Co mamy tutaj jeszcze? Nie weszli. Fakty o przestępstwie. Ucieczka przez okno. W sumie chyba nic tu więcej nie będzie pasować. Tak jak myślałem. Dowiedz się więcej o Albeicie. No dobra, moi drodzy, dowiemy się więcej w kolejnym odcinku, tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się piona i miłego weekendu wam wszystkim życzę.